Witajcie serdecznie, ja nazywam się Paweł Winiarski, a przede mną stoi komputer Huawei MateBook 13. Zbliża się powoli okres komunijny, więc chcieliśmy Wam pokazać, dlaczego ten właśnie sprzęt może okazać się dobrym pomysłem na komunijny prezent. Kiedy ja byłem dzieckiem, najlepszym pomysłem na namówienie rodziców na zakup komputera była oczywiście nauka. To były jednak inne czasy i faktyczna wartość w procesie nauczania takiego 9- czy 10-latka była moim zdaniem wtedy zerowa. Dziś jest jednak zupełnie inaczej i komputer nie tyle stanie się pomocą dydaktyczną, co w zasadzie podstawowym narzędziem do szkolnej nauki. Jasne, dziecko nie zabierze go do szkoły, ale przy dzisiejszym praktycznie nieograniczonym dostępie do informacji wykorzysta go pewnie przy każdym przedmiocie. Żyjemy w takich czasach, gdzie umiejętność używania, korzystania z komputera jest praktycznie tak samo ważna jak umiejętność pisania lub czytania. MateBooka 13 wyposażono w świetną, pełnowymiarową klawiaturę z dwustopniowym białym podświetleniem. To bez wątpienia jedna z najwygodniejszych klawiatur, jakich kiedykolwiek używałem i nauka pisania na klawiszach o skoku 1,2 mm to czysta przyjemność. Jeśli więc ja z przyjemnością pisałem na nim teksty, dziecko z entuzjazmem będzie ćwiczyć. MateBook 13 działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10, dochodzi więc zapoznanie się z oprogramowaniem, którego wszyscy używamy. Do tego pakiet Office, nie jest chyba tajemnicą, że w pewnym momencie zaczną się w szkole prezentacje, będzie je więc można przyjemnie i komfortowo przygotować w domu. W procesie edukacji młodego człowieka można też oczywiście korzystać z całej masy programów przygotowanych, napisanych właśnie w tym celu. Trenowanie umiejętności pamięciowych, liczenia i myślenia matematycznego, czytania ze zrozumieniem czy spostrzegawczości oraz szybkości reakcji. Są też przecież programy językowe, które w prosty i przyjemny sposób przedstawią dziecku świat języków obcych. Uwierzcie mi, jest w czym wybierać. Biorąc pod uwagę podzespoły komputera, nie ma szans na to, by któryś z programów edukacyjnych nie działał sprawnie. W MateBooku 13 znajdziecie procesory Intel Core i5 lub Intel Core i7 oraz 8 GB pamięci RAM. To naprawdę dobra i wydajna konfiguracja, jak na tak bardzo mobilny komputer. Mamy też oczywiście serwis YouTube, na którym można znaleźć sporo świetnych kanałów okołonaukowych, które przekażą dziecku wiedzę ciekawiej, niż dzieje się to w szkole. Od siebie mogę polecić świetnie prowadzony kanał naukowy MC Kwadrat, bardzo sympatyczną nauczycielkę języka angielskiego Arlenę Witt, czy kanał Pistacja Matematyka. Tu bez wątpienia przyda się świetny wyświetlacz MateBooka 13. To dotykowy ekran Full View 2K, wypełniający aż 88% powierzchni zewnętrznej sprzętu. Za audio odpowiadają tu dwa głośniki wspierające technologię Dolby Atmos, co jak na tak zgrabny sprzęt jest pozytywnym zaskoczeniem. 10 godzin pracy na jednym ładowaniu, wysokość komputera 15 mm, do tego waga 1,33 kg, czyli bardzo mało. W związku z tym można ten sprzęt wrzucić nawet do dziecięcego plecaka i kontynuować naukę poza biurkiem.